mnóstwo tych spekulacji, czy zagra, kiedy zagra, czy jest zdolny do gry w pierwszym, trzecim meczu i wiele innych. Postanowiliśmy dzisiaj doprecyzować nasze stanowisko. Zrobiłem to już wczoraj na kanale Łączy Nas Piłka wieczorem. Dzisiaj to powtórzę. W mojej ocenie sytuacja Kamila jest zła. W mojej ocenie diagnoza jest dokładnie sprecyzowana. U Kamila doszło do całkowitego uszkodzenia struktur stabilizujących staw obojczyk w stawie barkowo-obojczykowym. Taka diagnoza wiąże się z koniecznością dłuższego leczenia, prawie na pewno z leczeniem operacyjnym. Natomiast jeśli nawet będzie to leczenie nieoperacyjne, bo w ostatnich latach też takie metody się stosuje, to minimalny okres w takim wypadku powrotu do pełnego treningu wynosi około 6 tygodni w najlepszej wersji. Ponieważ klub decyduje o losach zawodnika po kontuzji i on ma decydujące zdanie, dlatego on, klub postanowił, że Kamil wróci do Francji na końcowe, dokładniejsze badania. Dlatego wczoraj szybko opuścił nasze zgrupowanie. I po ostatecznych badaniach diagnostycznych i konsultacji u specjalisty, o którym wczoraj wspominałem, w czwartek będzie wydana tam ostateczna diagnoza. Z tego powodu właśnie, że to klub decyduje o dalszych losach Kamila, wstrzymujemy się do czwartku z ostateczną decyzją i też z tego powodu oczywiście, że tam będą te jeszcze ostatnie badania diagnostyczne wykonane. Natomiast niestety w mojej opinii tak ta sytuacja wygląda. Doktor Buale jest na urlopie i dlatego właśnie spada i ostateczną swoją diagnozę wyda w czwartek, bo wtedy zobaczy się z Kamilem. Dziękuję.